Manko, witam w dzisiejszym moim poradniku nietypowym. Nagrywam z kamerką. Dzisiaj wam pokażę, jak zainstalować program DVD Fab 9. Więc tak, odpalam folder z programem. Przechodzę do programu. Otwieram jako administrator. Klikam OK. Wybieram język polski. Klikam dalej. Akceptuję warunki umowy. Miejsce docelowe zapisu. Dalej. I żeby utworzył ikonę. Dalej. Dalej. O, otworzy nam się strona. Teraz tak. Robimy program DVD Fab. Zakończ. O. Teraz tak. Mamy wskazane, że jakieś warunki. Klikamy wypróbuj. I mamy tak. Znajdziemy, że wersję próbną mamy, żeby jeszcze aktywowała, to zaraz pokażę. To zamykamy. Możemy dołączyć. Albo klikamy dziękuję. W przypadku tym klikamy nie dziękuję. I teraz tak. O, widzimy. Najnowsza wersja 9.1.7.4, a 9.1.7.3. Ale pokażę na wersji 9.1.7.3, później aktualnie. Teraz zamknę program. Teraz przechodzę do katalogu, tam gdzie jest krak. Otwieram katalog główny DVD Fab. Wchodzę. Klik krak. Kopiuję go. Kontynuuj. Teraz tak. Odpalam plik krak. Klikam patch. Wpisuję na przykład tu. W moim przypadku będzie GMPC. Klikam OK. Widzimy, zrobi nam. Spaczował. Sprawdźmy. O. Aktywował nam wersję, którą trzeba. Bo DVD Blu-ray niepotrzebne, więc mamy wersję próbną. Żeby tego nie pokazał ponownie. I klikamy rozpocznij DVD Fab. I widzimy, jak wszystko nam działa, więc dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam do następnych poradników. Trzymajcie się, cześć!